Z Ewangelii, według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy, Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w nas. Aby świat uwierzył, żeś ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś ty mnie posłał i żeś ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem, i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię, i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była, i ja w nich. Moi drodzy, dzisiaj w tej pięknej modlitwie arcykapłańskiej Pan Jezus wnosi oczy ku niebu. Tak jak kapłan w pierwszej modlitwie eucharystycznej. Wznosi oczy ku niebu i modli się za nas. Nie tylko za tych uczniów, którzy byli na ostatniej wieczerzy, ale też za tych, którzy dzięki ich słowu wierzyć będą. A więc my wierzymy dzięki słowu apostolskiemu. Jednym z tych apostołów był święty Jan, ewangelista. Był bardzo blisko serca Pana Jezusa, słuchiwał się w serce, w miłość Bożą. I kiedy stąpił Duch Święty w Dniu Pięćdziesiątnicy, w tym samym miejscu, też w Wieczerniku, tam gdzie Pan Jezus tę modlitwę wypowiadał, modlitwę arcykapłańską, wszyscy byli zgromadzeni na jednym miejscu, wszystkich napełnił Duch Święty i wszyscy stanowili jedno. Byli jednego serca, jednej myśli. Ten stan jest idealny. Później już nie było tak różowo, że tak powiem, kolokwialnie. Już potem były konflikty i podziały, a dzisiaj mamy mnóstwo różnych denominacji chrześcijańskich. Także bardzo nam potrzeba modlić się o tę jedność, która jest darem Ducha Świętego, aby być czytelnym znakiem dla świata. Jest to zadanie dla każdego z nas, aby budować jedność. Jednym z takich patronów tejże trudnej jedności jest dzisiejszy patron, święty Andrzej Bobola, jezuita, człowiek bardzo gorliwy, ale też, jak wspominają jego bracia, trudny do budowania jedności, nawet w domach, gdzie mieszkali jezuici. Miał trudny charakter, z którym starał się jakoś pracować pracować ze swoimi wadami i ta jego wybuchowość, gniewliwość, różnego rodzaju stawianie na swoim, taka upartość, później okazała się, że została zamieniona na dobre cechy. Cechy gorliwości, cechy wytrwałości, cechy męczennika, który się nie oparł wszelkim torturom. I kiedy rzeczywiście został poddany strasznym torturom, Próbą wiary i przez kozaków prawosławnych namawiany do przejścia na prawosławie, a szczególna ta nienawiść była ze względu na to, że on wcześniej spowodował, że wielu prawosławnych przeszło do Kościoła Katolickiego, do jedności z papieżem, z biskupem Rzymu, aby stanowić jedno. Papież Leon XIII tak właśnie widział jedność chrześcijan. Że wszyscy powrócą do jedności z papieżem, i wtedy nastanie jedna owczarnia, jeden, pa, jeden pasterz. Pasterz biskup Rzymu. Dzisiaj, trochę po Soborze Watykańskim II, my mówimy o innej widzialnej jedności: jedności w działaniu, jedności w pewnym przepowiadaniu, żeby się wzajemnie nie zwalczać, tylko głosić tego samego Jezusa Chrystusa. Ale myślę, że Warto też tak pomyśleć o jednej Komunii Świętej wtedy, kiedy jesteśmy w jednym kościele, przy jednym przewodnictwie biskupa Rzymu. I właśnie tak tę jedność widział święty Andrzej Bobola. Później będzie Unia Brzeska, później Unia Uszczkorska. Pojawią się kościoły unickie, czyli kościoły obrządku wschodniego, ale w łączności z papieżem. I po części do tego przyczynił się sam święty Andrzej Bobola, jego święta postać. Pod koniec życia był traktowany jako święty. Rzeczywiście był bardzo gorliwy, chodził po domach, nauczał tych, którzy się pogubili, gdzieś w jakieś zabobony, czy w jakieś pijaństwo, wyprowadzał ich na drogę do nieba. A kiedy był poddawany torturom przez tych właśnie kozaków, to te tortury były jakby szczególnie skierowane w nienawi nienawiść do jego kapłaństwa, do tego, żeby bardzo podobny do Chrystusa. Zakładano mu jakby koronę, koronę na głowie, tak żeby mu ścisnąć, albo y, zdarto skórę z ręki, którą błogosławi, albo ciągnięto go końmi, później do rzeźni go zaprowadzono. I to, że był zakonnikiem, to jeszcze specjalnie na głowie. Zerwano mu skórę w kształcie tonsury na plecach, skoro odprawiał się Święte w ornacie. To też w kształcie ornatu zdjęto mu skórę, posypano sieczką. Wyrwano mu język, skoro przyzywał ciągle Jezusa Chrystusa i mówił, żeby oni się nawrócili. I w końcu nawet też wyłupano oko, to kanoniczne, i również zakończył no, w strasznych torturach, ucinając nos, usta. Niesamowicie umęczony męczennik i w pewnym sensie zapomniany. Nikt by o nim nie wiedział, gdyby później nie ukazywał się w różnych miejscach, kiedy odnaleziono jego ciało, w końcu pod wpływem tych ukazań zobaczono. Cud, że to ciało się nie rozłożyło. Później, kiedy ukazywał się, też przepowiadał. Sto lat wcześniej przepowiadał, że Polska będzie wolna i stał się przez to takim patronem, Wolnej Polski. Patronem, dzisiaj mówimy, że jest patronem naszej ojczyzny. Nawet go przyzywano do pomocy, kiedy była bitwa warszawska, stał się cud nad Wisłą. Po tym cudzie zainteresowali się bolszewicy ciałem Andrzeja Boboli, i tam właśnie zaczęto badać w Moskwie. Tam przewieziono do instytutu, zerwano szaty, który był ubrany chciano zniszczyć jego ciało poprzez potrząsanie, uderzanie o ziemię trumną, ale ciało się nie rozpadło, więc przewieziono jego nagie szczątki do takiego muzeum higienicznego, gdzie ludzie przychodzili, żeby oglądać jakieś ciekawe zjawiska, zjawiska biologiczne i to jakim ciekawym zjawiskiem miał być święty Andrzej Bobola. Ale co się okazało, prawosławni, którzy tam przychodzili, Odkryli w tym ciele jakąś emanację świętości. Przychodzili, modlili się, klękali i komuniści zauważyli, że w tym centrum ateizmu nagle pojawił się jakiś kult i to jeszcze katolickiego świętego. Bo jeszcze nie był kanonizowany, tylko był beatyfikowany. Więc zaraz to szybko zabrano i chciano później już oddać do Rzymu i rzeczywiście tak przez Edes Odessę i Konstantynopol. Te, to ciało zostało oddane do Rzymu z taką prośbą, żeby, czy takim żądaniem, żeby nigdy nie wróciły te szczątki do Polski. I tam w Rzymie został kanonizowany. A jednak w 1938 roku, przy wielkiej entuzjastycznej społeczności, takich wielkich tłumach, które witały pociąg, którym wieziono szczątki doczesne świętego Andrzeja Boboli, bardzo dużo ludzi, przychodziło, modliło się. Wiele jest świadectw uzdrowień za wstawiennictwem naszego świętego Andrzeja Boboli. Dzisiaj łącząc nasze serca z tym świętym, wielkim świętym polskim męczennikiem, prośmy też o taką gorliwość, o to, żeby nasze serca były napełnione Bożą miłością, taką miłością o to, aby ratować duszę. Bo często nam się wydaje, że kiedy jesteśmy tolerancyjni, to dobrze. Kiedy nie reagujemy, gdy widzimy, że ktoś popełnia grzech, to jesteśmy tolerancyjni, nie będziemy się wtrącać to jego sprawa. Nie do końca. Jeżeli Pan Bóg nas posyła do głoszenia Ewangelii i my milczymy. To jest taka zasada łacińska taceo videtur consensia to znaczy milczenie wydaje się zgodą to nasza zgo milcząca zgoda może być później jakimś grzechem zaniedbania dlatego też dzisiaj święty Andrzej Bobola zachęca nas do tego żebyśmy się łączyli w wspólnej modlitwie o Ducha Świętego i mieli w sobie tę bożą gorliwość w przyciąganiu ludzi do Boga przez zapraszanie do kościoła, do tego, żeby być zjednoczonym w jednym kościele przy Chrystusie Eucharystycznym. Moi kochani, życzę, abyśmy stanowili jedno również w Kościele Katolickim, żebyśmy się nie dzielili, nie tworzyli różnych frakcji, żebyśmy widzieli ten jeden główny cel chwałę Boga. Żeby to wszystko czynić na chwałę Boga, założyciel Jezuitów mówił. Ad Majorem Dei Gloriam, dla większej chwały Boga. I według tego hasła żył święty Andrzej Bobola. Również i nam potrzeba odkrywać to motto życiowe i tak żyć, żeby ludzie mogli oddawać chwały Bogu, widząc nasze życie. Przyjmując Bożą obecność do naszego serca, przyjmijmy to Boże Błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.